Panie prezydencie, wystawa historyczna Biała Piska ze Strychu. Jak pan ocenia pokaz? Takie wystawy powodują, że społeczność lokalna ma poczucie tego, że to, co znajdowało się na Strychach, to, co gromadziliśmy z dziada, pradziada, ma możliwość wpływania na poczucie tożsamości i budowania takiej dumy lokalnej. W Ełku kilka lat temu powołaliśmy do życia muzeum historyczne, które zbiera też eksponaty. I można powiedzieć, że w tej wschodniej części Mazur niewiele jest muzeów, które świadczą o naszej przeszłości. Trzeba pamiętać, że większość z nas, nasi dziadkowie czy rodzice przybyli na tę ziemię, ale też powinniśmy czuć się dziedzicami, spadkobiercami i pielęgnować to dziedzictwo, które nam pozostawiono. Na tej wystawie takim dużym symbolem jest mechanizm zegara z wieży kościelnej, tutaj z Białej Piskiej. Zegar kiedyś odmierzał czas, a teraz jest takim świadkiem przeszłości. Święty Augustyn kiedyś powiedział: nie mów, że czasy są złe, bo ty jesteś czasem, bądź dobry, a czasy będą dobre. I może ten zegar, choć tylko eksponat, dalej będzie odmierzał dla mieszkańców Białej dobry czas. Pragniemy przypomnieć, że między muzeum a izbą historyczną jest różnica taka, że u nas można eksponatów dotknąć, a w muzeum w Ełku jak to jest? U nas oczywiście nie wszystkie eksponaty można dotykać. Część z tych eksponatów, które udało się w różny sposób pozyskać, ma bardzo dużą wartość historyczną, które pochodzą ze średniowiecza, na przykład małe monety z wybitą postacią monarchy. Wówczas takich eksponatów nie można dotykać, ale bliska nam jest idea takiego muzeum narracyjnego, gdzie można podejść, dotknąć. Jeśli nie oryginał, to kopię, ponieważ ludziom generalnie muzea niezbyt dobrze się kojarzą, czyli że w muzeum jest nudno, a muzeum ma przemawiać. A to jest fajne, że tutaj można dotknąć. Ja słyszałem dzisiaj komentarze, jak komentowałeś, że kiedyś u swojej babci widziała podobne urządzenie czy podobne naczynie. A myślę, że to jest ogromną atrakcją, będzie ogromną atrakcją szczególnie dla małych dzieci z przedszkoli, ze szkół podstawowych, które nie znają tego typu urządzeń, a mogą się dowiedzieć, do czego służyły i dzięki temu budować też wiedzę na temat przeszłości, tej przeszłości regionalnej. A trzeba też pamiętać, że duże rzeczy zaczynają się od małych. Myśmy też mieli wystawy, zanim powołaliśmy muzeum, było stowarzyszenie Muzeum dla Ełku, teraz to muzeum powołaliśmy, ale jeszcze do pełnego takiego wyposażenia, wybudowania obiektów dużo czasu minie, ale od czego się wszystko zaczyna i jest bardzo fajnie, że właśnie tutaj w Ośrodku Kultury jest taka wystawa, z której będą mogli korzystać nie tylko, myślę, mieszkańcy Białej, ale także okolicznych miejscowości, być może turyści, może to być atrakcja. Dla mnie się podoba, ja generalnie lubię wszystko, co związane jest z historią. Nie chcę użyć słowa starocie, bo to nie są starocie, to są pamiątki z przeszłości, pamiątki, które dotykali ludzie. Tak, tak jak te, które z żelazka, które są za nami, i żelazka właśnie były z duszą, tak, na duszy. Zapraszamy do Białej Piskiej, jako ełczanin zapraszam również do Ełku, ale myślę, że warto zajechać do Białej i zobaczyć tę wystawę.